A interesujesz się modą, Kasiu? Bardzo, nie bardzo. To znaczy na takim poziomie przeglądania Tumblera głównie, jakichś takich ładnych obrazków po prostu. A twój strój, jak byś go określiła? Że jest absolutnie sieciowy. Kompletnie, bo to jest H&M i Pull & Bear i tyle. A gdzie się najczęściej ubierasz? Właśnie w tych dwóch sklepach? Właściwie tak, albo w Szmateksach. A na co stawiasz? Idąc na zakupy, szukasz czego zazwyczaj? Rzeczy w kolorze różowym. Różowych, granatowych, miętowych, turkusowych i to wszystko. Masz różowe spodnie. Czy masz miętowe spodnie? Masz wszystko nie, w różu. Nie, ale różowe spodnie są kolejnym krokiem, także na pewno zaraz się pojawią. To może powiesz jeszcze od góry do dołu, co masz dzisiaj na sobie. Od góry do dołu. Mam na sobie różowe okulary, które bardzo lubię. I to już są drugie takie same okulary, bo pierwsze połamałam, więc szukałam po całej Polsce praktycznie kolejnych takich samych. Koszulę z H&M-u, bluzę z męskiego działu z Pull & Bear i dalej H&M po prostu. A skąd pomysł na ciekawą fryzurę? To też jest inspiracja internetowa i to jest bardzo dobra fryzura na lato, szczególnie jak się wygoli boki i tył, bo jest wtedy bardzo chłodno. Która część internetu cię zainspirowała do tego? Także Tumblr, tam jest naprawdę wszystko, absolutnie. Wystarczy go sobie wpisać słowo klucz i już wyskakuje mnóstwo propozycji. A masz tunele, masz może też jakieś tatuaże, czy więcej kolczyków? Mam jeden malutki tatuaż, to jest logo mojego ulubionego zespołu. To jest logo zespołu Anthony and the Johnsons. Nie będę go pokazywać. Przepraszam.